stulecie polskiej niepodległości mamy też szczególne święto. 25 lat istnienia Gazety Polskiej. Tytuł ten istnieje już 191 lat, a my 25 lat temu odnowiliśmy pismo, które było dumą naszych przodków, którym pisał Henryk Sienkiewicz, Maurycy Mochnacki, Józef Ignacy Kraszewski, Ignacy Matuszewski i wielu innych wspaniałych ludzi. Myśmy tworzyli je w innej epoce. W tej innej epoce byli też wielcy laureaci, ale w tym roku chcieliśmy dać nagrodę 25-lecia dla świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nagroda ta przysługuje ludziom twórczym, odważnym, takim, którzy zmieniali Polskę i świat. Nikt bardziej na tę nagrodę nie zasłużył. I Lech Kaczyński, i Jarosław Kaczyński odcisnęli na Polsce wielkie piętno. Piętno, które będzie trwało przez dziesiątki lat, a już dzisiaj doprowadziło do tego, że Polska jest innym krajem. To są nasi laureaci.